Lech Wałęsa nie powinien narzekać na finanse. Mimo to, nie pierwszy raz były prezydent Polski daje do zrozumienia, że dostaje za niską emeryturę. Wielu Polaków wzięłoby połowę tej kwoty w ciemno. Lech Wałęsa nie przestaje zaskakiwać. Lider Solidarności i były prezydent Polski na trwałe wpisał się w najnowszą historię naszego kraju. Lech Wałęsa narzeka na emeryturę? Tu trzeba siły i zaplecza do tej walki. Laureat pokojowej Nagrody Nobla nie byłby sobą, gdy nie zwracał uwagi na niedoskonałości państwa. Choć sam je współtworzył, to dziś wysyła w stronę rządu serię negatywnych komunikatów. Nie chodzi wyłącznie o zawzięty sprzeciw wobec rządu PiS. Dziś media przypominają, że prezydent narzeka na niską emeryturę. Super Express przypomina, że była głowa państwa może liczyć na TZW. Emeryturę prezydencką. W porównaniu do wynagrodzeń posłów czy szefów spółek Skarbu Państwa nie jest to wygórowana kwota, niemniej przeciętny Polak może pomarzyć o środkach, jakie wpływają na konto Wałęsy. Se przypomina, że były prezydent otrzymuje na rękę 5000 zł. Czytamy, że ta kwota nie zadowala Wałęsy. W dyskusji na blogu dowodzi, że oczekiwałby wyższych świadczeń. Ten sam argument podnosił na konwencji Platformy Obywatelskiej 2 lata temu. Zwykli emeryci mogą się zdumieć. Wzięliby w ciemno połowę emerytury Wałęsy. Zaznaczmy, że najbiedniejsi emeryci na minimalnej krajowej zmuszeni są żyć za niecałe 900 zł. Nie mówiąc o rolnikach, najuboższych rencistach, czy wszystkich, którzy nie zdołali wypracować nawet ustawowego minimum. Wielu z seniorów mogłoby pomarzyć nawet o połowie emerytury, jaką co miesiąc inkasuje Lech Wałęsa. Dziś po ujawnieniu, przestępcy mnie by zrobili przestępcą. Tu trzeba siły i zaplecza do tej walki. Ja zostałem rozbrojony. Na zbrojenie, na zdecydowane działanie, jestem dziś za stary. Za 5000 zł co miesięcznej emerytury też niedużo mogę zdziałać. Wszystko inne co otrzymywałem oddałem narodowi, napisał w swoim, przekornym i prowokującym stylu Wałęsa. Pamiętajmy, że Wałęsa może liczyć na dodatkowe dochody, na przykład za udzielanie wykładów.